Siemanko, witajcie, Marto z tej strony, witam na kolejnym teście procesora AMD Ryzen 5 3600. Procesor już jest zamontowany w kompie, także to będzie tylko szybki test Cinebench, a test na grach będzie w drugiej części. To ogarnąć na spokojnie. Dobra, tutaj mamy parametry, jak widać Ryzen 5 3600, 65W. W BIOSie ustawiłem prędkość na 4 GHz, 6 rdzeni, 12 wątków, płyta główna Gigabyte, chipset B450, 16 GB RAM, 2x8, szybkość 3600, good RAM. O grafice też będzie osobny odcinek. Tutaj mam wymienioną na GeForce GTX 1060 6 GB, kupiona za 300, też będzie test, ale to w innym filmie, razem z tym procesorem, jak to współgra. Także zobaczymy na jakiejś tam większej ilości gierek, jak sobie to radzi ten zestaw. Tutaj widzicie, możecie sprawdzić parametry karty graficznej. Tutaj mamy, dobra, teraz sprawdzimy punktację. Ostatni wynik z filmu, jak składałem kompa z Ryzenem pierwszej generacji, tutaj jak widać miał 1139 punktów. Zobaczymy, ile ten wyciągnie. Przypominam, to jest trzecia generacja. Palimy za chwilę teścik. No i dobra, jedziemy. Zobaczymy, pokażę to całe. To pewnie będzie trwało chwilę. Tutaj widać 12 okienek. No i już prawie. Jednak 12 wątków to już trochę jest. Dobra, sprawdzimy wynik i mamy 1567. No jest duża różnica w porównaniu. Też mamy ustawiony zegar większy. No ale tam na tamtym, na tej pierwszej generacji, nie wiem, czy dałoby radę tak na 4 go ustawić. Pewnie nie. Na pewno nie przy takim zwykłym chłodzeniu. Dobra, co tam mamy? To z testu mamy na tyle. Tutaj mam jeszcze do kolejne testy. 3 karty graficzne GTX 651 GB. Tu mamy GT 630 GeForce. No i AMD R7. Radeon R7 362 giga, też będzie film o tym, trzeba to przetestować. No i co, no i tutaj jeszcze mamy w kompie testowym RX 570, no i GTX 1060 też do testów. I następny film już niebawem. Na razie, strzałka, cześć.